W tym odcinku, widzowie, to nam będzie totalnie niepotrzebne. Więc ja tylko wejdę na Coxcrafta, piszę sobie dobry nick na incognito. Uwaga, incognito, gramy na padzie 1. Odsyłam to i mamy naszego pada. Ogólnie w tym odcinku będziemy po prostu grali na padzie UHC. Moim celem jest zabić jednego gościa, a choćby skraftować sobie setup bez wywalenia się. Także może być bardzo ciekawie, że tak powiem. Więc zostawcie łapeczkę w górę, oczywiście subika, i napiszcie gramy na padzie, ja wam przypnę serduszko. Oj, to będzie kuźwa ciężki odcinek, powiem wam. Miłego oglądania. Kręci jak twister, ty kręci jak twister. Zaczynamy, widzowie, zabawę. I nie wiem, jakim cudem ludzie się skapnęli, że ja tu jestem, skoro jestem na incognito i w ogóle. Ciekawa sytuacja. I zrespiło nas w biostę, także dosyć fajnie. Muszę sobie szybko sensa trochę zwiększyć. Szybko. Dobra, dobra, mamy zwiększonego sensa. I zobaczymy, może się uda chociaż wykopać seta, byłoby bardzo fajnie. Nie mam F5 niestety, mam mody. Dobra, szukamy, jest kowal. Tym się kopię, tym. Dobra, wchodzę do kowala. Dobra, zrobię tak, ja to podniosę. Nie mogę nabić! Dobra, elegancko. Teraz kopiemy szybko drewno na crafting, widzowie. Nie wiem, czy jest tu szybkie craftowanie. Byłoby spoko, bo by mi się to mega przydało w tej chwili. Mamy 3 opsa, możemy sobie enchant zrobić, ale to raczej nie napadzie, widzowie, nie? Bo to będzie giga ciężkie. Jak się kurwa bierze wszystko? Dobra, mamy crafting, let's go! Widzowie, tak jest, lecimy po swoje. Dobra, lecimy dalej. Zmieszamy kordy oczywiście. Widzowie, ja tu nie będę craftował żadnych szarpów, żadnych nic, bo to jest totalnie bez sensu. Jak mi się uda skraftować seta, to naprawdę to już będzie cud. Ale miecz szybkości już jak najbardziej bym mógł skraftować. Miecz szybkości jak najbardziej. Ale ile mam piórek? 2. Dobra, to, tu jest jeszcze piórko, proszę, daj mi. O, dobra, więcej kurczaków. 3, dalej. Dobra. Nie, no dobra. O, dobra. Całe szczęście są jeszcze piórka. Pyk. Dobra, elegancko. I co, szukamy teraz cave'a. Oczywiście patrzymy na C. Może znajdziemy jakiegoś. Jest tu cave. Jest tu cave. Kupujemy się. Słyszałem, jak creeper wybuchł ogólnie. O Jezu, powiem wam, że kiedyś grałem na padzie na Bedwarsach i udało się wygrać. Tylko Bedwarsy jest to trochę mniejszy poziom i mniej wymagające. Grałem z Szymborem, także na duo też trochę łatwiej. I powiem wam, że się dość przyjemnie grało, więc stwierdziłem, że czemu by tego nie nagrać na UHC. O, nice. Nice! Jeszcze? Słuchajcie, jak to? Dobra, muszę tak. Tak. Tutaj sobie weźmiemy jedną. Dobra. No to co, zrobimy wędkę sobie. Czemu nie? Cyk. O, właśnie, bo mam jeszcze kawałek seta. To dobra, ej, widzowie, to może być dobra ręka w sumie. To może być dobra ręka dla mnie. Żelazo. Raz, dwa i zrobimy sobie ten kilo łatwiejszy. Ty, dobra, lepszy movement mam niż na tym. Normalnie. Także tyle dobrze. Ej, tam jest gościu, może go spalimy, ty. Ej, spróbuję tego gościa spalić. Boże, dobra, to się nie uda go spalić. Nie ma opcji. Nie ma opcji, widzowie, że ja go spalę. Ja już to wiem. On ogólnie wybuchł od creepera już, z tego co widziałem. Weźmiemy sobie lawę. Czym się bierze, tym? Tym. Mamy go! Mamy to! 12 stan, widzowie! Dawaj go! Aaaa! Jezus święty, jestem najlepszy! Boże, 12 stan... Jezus! Pozdrawiam, byczku. Palony. Boże święty. Ale oro. Kolejny. Mam wszystko? Mam. O nie. Proszę, nie rób mi tak. Nie rób. Proszę, nie, oby on nie miał tego. Oby nie miał fajerki. Ma fajerkę. Gram na padzie, daj mi spokój. Albo się wkopałem jeszcze bardziej. Dobra, jak będę się wykopywał, to będę musiał uważać na niego. Szukamy szybko szalaca, żeby zrobić szybko miecz szybkości. Dobra, ale movement nie jest taki zły, widzowie. O, złoto. Weźmiemy sobie. Nie wiem, czy się uda cokolwiek zrobić, ale weźmy sobie, żeby on też nie miał. Ile mam tego żelaza? Jeszcze trochę żelaza muszę wykopać. Cyk. Dobra, starczy. I teraz dużo żelaza. Boję się nawet budować, widzowie, bo wiem, jak to się skończy. Dobrze, że mam tą odporność na lawę, bo nie wiem, co by było, gdybym ją nie miał, tak szczerze. Ale ten movement nie jest taki zły, co? Możecie
napisać, jak wygląda mój movement. Gdyby ktoś się pytał, to bym tu był sprinta włączonego, więc chociaż tyle, dobrze, że taki mod istnieje, bo naprawdę miałbym ciężko sprintować na tym padzie. Bo jak ktoś nie grał nigdy na Minecrafta na padzie, się sprintuje dwa razy gałką do przodu, albo naciskającym jakoś, chyba jakoś tak to było. Więc no naprawdę nie byłoby łatwo. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wywalę sobie ten na razie. Bierzemy połowę. O! To zrobiłem! Jezus! A, zajebiście, dzięki Coxcraft. Ja ole. Tak, skraftowałem trzy razy, widzowie. Mamy trzy sześciopaki. Zajebiście. Fajnie, że to jest naprawione. Trochę mi to zepsuło grę prawdopodobnie, ale ki z tym, trudno się mówi. Niestety, naprawiam to kiedyś. Może? W ogóle mam zwykły kursor, kumacie to. Nie wiem, czy jest to zwykły w tym. Zajebiście. Oczywiście, to też mi skraftowało już. Ale się świetnie bawię, widzowie. Ja pierdolę, niesamowite to jest. Naprawdę świetnie się bawię, dzięki. Boże święty, widzowie, to jest tak ciężkie, powiem wam. Wycelować tym wszystkim. Ja drugiej próby, nie. To jest moja jedyna próba, ja drugi raz nie wytrzymię, widzowie. O Boże! Fight! O! Dobra, pęknął, znaczy wybuchnął. Creeper wybuchnął, nice, dobra. I tak się wyrzucą rzeczy, tak? To tak. Robimy wędkę, widzowie. Prawdziwy UHC player, nie ma co. Jaki frajer jebany, no! Jebany lamus! Ile mu zostało? Nawet nie wiem. Ach, w dupę, no. Idę go zwyzywać, ale nie pokazuj tego montażysta.